o relacji gwiazdy i jej stylistki, o relacji artystki, jej muzy. O tym wszystkim porozmawiamy z Marylą Rodowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Siedzącą obok niej Anią Zeman. Dzień dobry. Dzień dobry. Monika Olejnik. Dzień dobry. I obok niej Dorota Williams. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani redaktor Felman na pewno ma całe naręcze pytań. Całe. Zaczynam od Moniki. Jaki jest najbardziej charakterystyczny element twojego stylu, według ciebie? Mnie się podoba twój styl, bo mam wrażenie, że za chwilę będziesz w obronie terytorialnej. Wojna idzie, ja już się zgłosiłam, kochanie. Tylko buty. Ty wiesz, jak będziesz ćwiczyła, co miesiąc to 500 zł dostaniesz miesięcznie. Poza tym ja liczę na Misiewicza. Zabierze cię swoim helikopterem z dyskoteki. Zupełnie poważnie. Wróćmy do twojego stylu. No mój styl jest od sasa do lasa, powiem. Raz się ubieram strasznie tak ekstrawagancko, coś nie pasuje do czegoś, rzeczywiście przesadzam, a czasami ubieram się w garnitury i wyglądam jak bizneswoman. Nie do końca, bizneswoman z fantazją. Czy wydaje ci się, Dorota, że Monika złamała styl oficjalnych osób, które pracują w dziennikarstwie politycznym, które zawsze były ubrane dosyć tak, powiedziałabym, klasycznie. Klasycznie i tak. Poważnie. A tu jest wysoki obcas, tu jest czasami szalona sukienka, dobra bluzka, ciekawa kokarda, inaczej niż było w takich statecznych programach. No tak, zdecydowanie. Monika wprowadziła zupełnie inne standardy, ale myślę sobie, że to jest tylko i wyłącznie dozwolone właśnie dla niej, bo to jest bardzo związane z jej osobowością, z jej temperamentem. Ktoś inny już, kto będzie się w ten sposób ubierał tak ekstrawagancko w tym dreskodzie biznesowym dziennikarstwa takiego publicystycznego, no to będzie już raczej dziwnie przebrany. Kiedyś rozmawiałem z kapitanem Nemo niejakim, który całe życie spędził w swojej beretce firmowej i on powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby na scenę do ludzi wyjść w czymś codziennym, powszechnym, w dresie, w dżinsach, chociaż wiele zespołów tak wychodzi z gitarami i nie widać w tym niczego złego. Czy podobny przekaz przyświeca tobie? Wchodzisz na scenę i to musi być show, to nie może być nic zwykłego, to musi być ekstrawagancja, pióra i chińskie fajerwerki. Tak uważam. Jednak scena to jest rodzaj teatru. Nawet jeżeli to jest muzyczny pop, to jednak dla mnie kostium był zawsze ważny. Kostium jest częścią wszystkiego, mnie, muzyki, ludzie też czekają na to, co ona włoży. Myślę, że gdybym wyszła jak taka pani bizneswoman w garniturku, no też kiedyś o tym myślałam, żeby wyjść takim... To by było szokujące. Żeby wyjść w takim z bistoru, takim... W koczku upiętym, w okularkach tak, jak bibliotekarka. Za kolana i marynareczka. Czy jak osoba ma swój wyrazisty styl, a ty go masz i od lat się nim cieszymy, to ktoś z zewnątrz jest w stanie go w jakiś sposób wzbogacić, czy to jest raczej ktoś, kto przeszkadza w budowaniu siebie? Nie, Ania Zeman mi bardzo pomaga. Myślę, że się dobrze wyczuwamy. Na początku może... Byłam zablokowana, powiedz to. No, opowiedz. W jakim sensie? Uważa, że byłam zablokowana na początku, że... Nie wiedziałaś, o co mi chodzi. Że nie wiedziałam, o co chodzi. Jakby gdzieś tam chciałam, widziałam ikonę, którą chciałam jakby chronić, jakby, a ta ikona chciała po prostu jechać bez trzymanki, po prostu z karabinem, więc... I to dosłownie. Więc nauczyłam się być na tyle otwarta, żeby to było inspirujące dla Maryli. To jak się pracuje z Marylą? Bo my oglądamy Marylę bardzo często z zakulisów jej koncertu, kiedy pracujemy, a Maryla ma swój koncert i ona doskonale wie, czego chce. Chce to tu, proszę mi to przestawić, tu to źle leży, pan się tam przesunie. Pan tu nie grał. A jak jest w wypadku kostiumów? Wiem dokładnie, czego chcę, czy czekam na propozycję? Oczywiście, że wie, czego chce, tylko czeka na moje propozycje, które jakby będą malowały też jej wizję w jakikolwiek sposób kolorystycznie, ale na przykład dostaje hasło, że ma być wianek i po prostu mogę się w obrębie wianka wariować. Poszaleć. Tak, mogę tam sobie szaleć. A ile jest w twoich, Moniko, stylizacjach poczucia humoru, bo moda to jest też zabawa. Moda to nie jest sadzenie się tylko i wyłącznie na serio. Dlatego mówię, że czasami wyglądam jak artystka kabaretowa, się bawię i piszą o mnie, że założyłam czapkę Kermita albo wyglądam jak z ulicy Sezamkowej. Jak reagujesz na to takie strasznie głosy? To mnie strasznie bawi. Jak ktoś nie rozumie tego rodzaju różowe przekazu. Różowe futerko z ulicy Sezamkowej albo zieloną czapkę. Ale przeszkadza ci, jak ktoś tego nie odbiera właściwie, nie rozumie, nie cieszy się mam do siebie dystans. Dorota niestety nie może mi
projektować strojów, ale projektowała dla Tańca z Gwiazdami, bo jeszcze nie wystąpiłam w Tańcu z Gwiazdami. A już nie projektuję do Tańca z Gwiazdami. Oczywiście wiemy, Dorota. Ale może będzie jakiś nowy projekt. Ale dałabyś się, Monika, wbić w takie kostiumy Tańca z Gwiazdami? Ale gdzie, do kropki na D? Nie bardzo. Nie, myślę, że... Czy byś wystąpiła w Tańcu z Gwiazdami i czy byś się dała ubrać w te wszystkie Nie wystąpiłabym w Tańcu z Gwiazdami. W cekinach bym wystąpiła, ale może gdzieś na jakimś przyjęciu albo na jakimś, nie wiem, proszę na cię, Monika, ale z Romanem Giertychem. Jakbyś tango z Romanem Giertychem. Ale co ty źle życzysz, Monice? Raz w kropce na D wystąpiłam w toczku, takim toczku z piłeczką, to było na euro. Na euro 2012, tak? 2012? Tak. 2012. Tak. I mój szef powiedział, wszystko ci wolno, ale błagam, nie z tym. A jak reagują politycy, którzy często wyglądają szaro, nudno, ponuro, nie mają w sobie luzu? I nagle widzą dziennikarkę, która zadaje im poważne pytania i jest ten niepoważny element dynający na głowie. No nie, to akurat to było ze Zbigniewem Bońkiem, więc to okej, ale jakiś inny element. I Zbigniew Bońk mnie nie widział, bo był w Krakowie, a byłam w Warszawie. I szalone buty na przykład twoje. Szalone buty. Często one potrafią odwrócić uwagę rozmówcy, nawet ja na nie zerkam. Jeszcze w takich czasach, gdzie trudno było dostać buty, to pamiętam dwóch senatorów, zawsze mówiło mi, jeden senator i były producent telewizyjny powiedział, byłem w Paryżu, widziałem buty takie dziwne, pomyślałem o pani. Na co dzień też nie ubierasz się klasycznie. Jak zobaczymy czasami twoje buty z futerkiem, albo dziwne futerko, rzeczywiście jak z ulicy Zamkowej, które powiewa, albo kolorowe rajstopy w kropki, jak były ostatnio, fioletowe chyba w białe. Nie, w jakieś truskawki. Czy w truskawki. Czyli ten styl jest też przeniesiony taki szalony na... Pończochy na dodatek. Pończochy, nie? Działa na wyobraźnię, nie mów dalej. Ten styl także jest twój szalony na co dzień. Tak, tak, tak. Jest szalony i widzę, że panowie, którzy lubią robić zdjęcia, gdzieś chyba, nie wiem, nagle wyskakują za drzew. Mają tam takie swoje butki. Miałam sesję z mamą, to było cudowne. Z moją mamą. Na francuski. Gdzieś za drzewem stał pan, a moja mama mówi, skąd oni wiedzą, że my idziemy francuską? Mają swoje rewiry. Tak, natomiast jeszcze jest kwestia napięcia między wami i wami. Czy z takiego kreatywnego przekomarzania się wynika jakaś kreacja, czy wynika frustracja? Bo czasami jak jest prąd, jak jest plus minus, to płynie prąd, a czasami jak są dwa takie same bieguny, to się odpychają. Nasze kostiumy, które projektuje Ania, zwykle jest jakiś pomysł konkretny, na przykład Sylwester, koncert sylwestrowy i pod konkretny repertuar. Mhm. Coś nas zainspiruje, a do tego jest dorabiana cała reszta. Ale jak na przykład mówisz Ani, chce być naga na scenie. No chce być, to akurat Ania wymyśliła, dlatego że było hasło karnawał w Rio, no więc one, te tancerki są gołe. No więc co ty zrobisz, żebym była goła i nie była? To zebrać się. Byłam wtedy w sklepie, w którym z reguły kupujemy materiał z Marylą w Alexis i pan, który kroi tam materiały od bardzo wielu lat, powiedział do mnie, Maryla miała już wszystko. Niczym nas nie zaskoczy. No i co zrobiłyście? No i wtedy było Rio. Wtedy było Rio. Czy to wtedy był ten... Goła baba. Wtedy była goba. A czy to jest wygodne? Kostiumy sceniczne. To są twoje wygodne. To ma być niewygodne. Mega niewygodne. Bo trzeba szybko uciekać. Była cała technologia ubierania się, wkładania tego kostiumu. Najpierw, już nie pamiętam, najpierw był przypinany ogon, bo to było w dwóch częściach, ogon. Trzeba było to zawiązać. Jeszcze na scenie wyrywałaś sobie pióra. I przyjechał kurier, powiedział, pani Maryl, ogon przyjechał, proszę prowadzić. Dwa pióra wchodziły do nosa, jedno do oka, Jezus, więc trzeba było je wyrwać. Potem był mocowany ten tors Korset. Goły. Tak. Dopiero na końcu pióra i ludzie, którzy stali za kulisami, no po prostu oszaleli, przyglądali mi się, a jeden chłopak powiedział, ty, ona ma też sztuczne nogi. Jeszcze musiałaś śpiewać. Plastikowe nogi, tak. No i trzeba było jeszcze wyjść, zmieścić się z tymi piórami w kulisie, bo to było wielkie. No i teraz przerażenie publiczności. To cisza. Ona jest goła. Tak, to było super. A prywatnie też współpracujecie, czy tu już zostawiać Maryli pełnodowolną? Maryla prywatnie zawsze ubiera się sama, ale prywatnie chodzimy po sklepach czasem. W Polsce czy za granicą? Za granicą. No ostatnio w Londynie. W Londynie byłyśmy. No, a wy? Ale byłaś krótko. A my w Polsce chodzimy. Tak, ubieramy się. I prywatnie, i służbowo. Nasza współpraca trochę inaczej wygląda niż wasza. Znamy się od zeszłego roku. Razem chodzicie do sklepa? Mamy, tak. Dorota na przykład mówi, nie, tego nie wolno ci kupić. Nie, po czym wchodzę do tego sklepu, jak Doroty nie ma i kupuję. Teraz się przyznam. No tak, ja jestem właśnie od studzenia tutaj różnych emocji intemperatury.
temperamentu mojej przyjaciółki i stoję na straży, żeby właśnie nie przesadzała czasami. Ale ostatnio wystąpiłam w twojej złotej sukience, którą zaprojektowałaś. Tak, i wystąpiłaś też w mojej złotej kurtce. W swojej złotej kurtce, tak. Natomiast... Z kolekcji, która pojawiła się do serialu Druga szansa. Twojego autorstwa. Tak. Nie wystąpiłam w serialu, ale... Ale w kurtce. W kurtce, tak. Ale znamy się faktycznie bardzo długo i po tylu latach już w zasadzie wiemy o sobie... Wytrzymujemy ze sobą. Wiemy o sobie wszystko i czasami się na siebie obrażamy również zawodowo, ale to tak na 5 minut. Ale generalnie mamy podobny gust i estetykę, w związku z tym gdzieś tam cały czas łączymy się. Marelli, kiedyś w jakiejś sesji modowej występowałam jako gdzieś na okładce jako Syrenka Warszawska i byłam ubierana właśnie w ogon i w cały ten strój Syrenki, to wszystko było z gipsu. I położyli, na podłodze się ubierałam, ubierano mnie, a potem mnie postawiono. To było fantastyczne. Moje kostiumy Marelli. One są, czy ulegają degradacji? One są i mam specjalną garderobę, która jest bardzo duża. W Londynie? Nie. Niestety już się nie mieszczą, już leżą na stosie, także warto by przedłużyć ten dom i dobudować jeszcze jedną garderobę. A jest takie założenie, że dwa razy w tym samym nigdy nie występujesz? Tak. Jeżeli chodzi o koncerty telewizyjne, takie wyjątkowe, jakiś festiwal czy właśnie Sylwester, absolutnie to są specjalnie projektowane do tego celu, do tego koncertu. A jest taki ulubiony strój, którego nie założysz jeszcze raz, ale myślisz o nim ciepło z przeszłości? Nie no, przede wszystkim ja używam ich na koncertach, więc czym innym jest koncert, a czym innym jest koncert telewizyjny, jakiś galowy. Mhm. No to wtedy trzeba coś wymyśleć ekstra. Ale czy za każdym razem występujesz czymś innym? Czy zdarza ci się, że... Na koncertach? Tak. Zmieniam bez przerwy. No zresztą nie, zabieram ja na jeden... Ja wystąpić tym samym. Na jeden koncert potrafię zabrać 30 kostiumów. To osobny mój menadżer pyta, tak? Czy my jedziemy na 2 tygodnie. Na jeden koncert. A twój prywatny styl? Na co dzień? Jak można cię zobaczyć? Określić? Tak. Wiszące nitki. Podarte spodnie. Wiszące nitki. Kiedyś pamiętam, Wojtek Mann podniósł kawałek sznurka i mówi: Maryla, to chyba twoje, od twojego kostiumu. Rozumiem, że stylistka musi być też trochę tak jak komandos, trochę jak żołnierz zadań specjalnych, bo czasami w ostatniej chwili coś się odpruje, coś się oderwie, coś nie pasuje, no i wtedy trzeba manualne swoje zdolności zaprząc. No tak, służby. Szczególnie przed koncertem pewnie to jest. Ja nie występuję, więc nie mamy tej sytuacji. Tylko w publicystyce. Ja raz kiedyś na jakiś ważny galowy występ zapomniałem spinek do mankietów, do koszuli, rozprułem kabel od telefonu w garderobie i po prostu zrobiłem ze skrętki do mankietów takie specjalne trzymadełka. Rozumiem, że takie rzeczy się zdarzają. Ja oczywiście. Ze mną. Twój wymarzony kostium jest jeszcze w twoich marzeniach jakiś? Miałam taki kostium wymarzony, który został zrealizowany. Marzyłam o czerwonej spódnicy z piór, czerwonych strusich piór. Męczyłam Anię długo. O, to Ania, ty kleiłaś się. Inspirowane piura, byłyśmy McQueenem, bo on miał taką suknię z czerwonych piór. No i w końcu mam tę spódnicę. To prawda. A wystąpiłeś w niej? Tak, gram na koncertach, tak. Anika, chciałam zapytać, jak było trzeba robić sweterek z ozdób choinkowych? Wiesz, to tak od właśnie przed, zaczęłam przed narodzeniem. Udało się. I na dzisiaj mam. Bardzo wam dziękuję. Tak, żeby mi się udało. Za wizytę. Wiemy już, że Marela nie przyjdzie w tym stroju po raz kolejny do naszego studia, także może na jakąś licytację go oddamy. To? No? W życiu. A to jest moje... Nie oddamy. Próbowałem wydębić, no ale cóż, nie udało. Bardzo wam dziękujemy. Ja jeszcze chciałam zaprosić do licytacji mojego toczka, bo jeszcze chyba licytacja trwa, taki toczek, który jest... Wielka Orkiestra. Tak, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No to licytujmy. Wyjątkowa szansa. Teraz my zejdziemy na chwilę na Ruch Korzeń Marszałkowskiej do kawiarenki. Tam dzieciaki spotykają się z naszymi widzami, pokazują im, te małe, kilkuletnie dzieci dorosłym, jak ratować człowieka w sytuacji zagrożenia. Jak widać, zainteresowanie jest duże. Dzieci się uczą. Bardzo paniom dziękujemy za spotkanie. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Bardzo. Pięknych kostiumów, dziękujemy cudownych bardzo. Ubrań. A my zapraszamy na... Pierre Rief, jak mawiają Rosjanie. Jeszcze nie ta telewizja, jeszcze nie.